wraz z rodzicami podejmą decyzję o studniówce w szkole czy poza szkołą? Czy pierwszoklasiści, którzy zastanawiają się na pewno, jak będzie w nowej szkole, znajdą tutaj wśród nowo poznanych kolegów i koleżanek prawdziwych przyjaciół? Czy sprostają stawianym wymaganiom? Czy w końcu nowa formuła matury, która przed naszymi czwartoklasistami spełni oczekiwania, czy stanie się wyzwaniem osiągalnym? Wiele jest pytań przed nami w tym roku. Czas przyniesie odpowiedzi. Jedno jest pewne. Wszyscy mamy ambitne plany, piękne marzenia i na pewno czeka nas rok wytężonej pracy. Ale będzie to praca, której przyświecać będzie wiara, że warto podejmować wysiłek mający na celu rozwój. Rozwój nas wszystkich, przede wszystkim was, kochani uczniowie, ale także wszystkich nas, którzy z wami będziemy pracować. Mam osobiście pewność, że trud, który włożymy w pracę, w naukę, przyniesie nasze oczekiwane rezultaty. Szanowni państwo, drodzy uczniowie, każdy początek jest nieuchronnie związany ze zmianami. W naszej szkole są to zmiany osobowe. Z końcem roku szkolnego z naszej szkoły odeszły dwie nauczycielki, pani Monika Ostasiewicz i pani Izabela Świć, nauczycielka języka polskiego i języka hiszpańskiego i angielskiego. Pani nie ma już wśród nas, nie mogły być dzisiaj z nami, bardzo tego żałują, ale podziękujmy im za pracę, ponad 20-letnią pracę w naszej szkole, wielkimi brawami. Wiem, że znaliście panie i lubiliście. Z dniem 31 sierpnia sprawa do emerytury skorzystała pani Joanna Jaszcz-Dębska, ale pani profesor nie żegna się jeszcze z nami, jeszcze w wymiarze kilku godzin będzie wśród nas, za co pani profesor bardzo dziękujemy i również wielkie brawa dla pani profesor. Będę mówić o udanej w tym roku rekrutacji. Czyli jest nas więcej, uczniów więcej, klas więcej, wobec tego potrzeba też nowych nauczycieli. I chciałabym wam, drodzy uczniowie, szanowni państwo, przedstawić nowo zatrudnionych nauczycieli. Niektórzy są dzisiaj z nami, ci zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin, a nauczyciele pracujący w niepełnym wymiarze, no dzisiaj są w swoich macierzystych placówkach. A więc poznajmy wszyscy, szanowni państwo, panią Teresę Wakulik, nauczycielkę języka polskiego. Bardzo gorąco witamy. Pana Artura Wierzbickiego, nauczyciela języka polskiego. Witamy serdecznie. Pana Fabiana Cioka, nauczyciela wychowania fizycznego. Witamy gorąco. Bardzo serdecznie powitajmy brawami, być może nie ma z nami pań kolejnych. Panią Marzenę Sawicką, nauczycielkę biologii. Panią Paulinę Tomczuk, psychologa szkolnego. Po raz pierwszy w tym roku będzie w naszej szkole psycholog szkolny. Zachęcam wszystkich do kontaktu z panią psycholog. Witam panią Katarzynę Moroniak-Młynarczyk, pedagoga specjalnego w naszej szkole. Oraz panią Alicję Kłos, nauczyciela rewalidatora. Wierzę, że państwo nowo zatrudnieni nauczyciele szybko wrosną w społeczność naszej szkoły i że będzie się państwu dobrze pracowało, że spotkają się państwo z życzliwością kolegów i koleżanek oraz wdzięcznością uczniów. Drodzy uczniowie, nie byłoby żadnej szkoły, my, nauczyciele, nie bylibyśmy potrzebni, gdyby was nie było, kochani. To dla was my tutaj wszyscy dorośli jesteśmy. I pragnę teraz poinformować o klasach nowych, klasach pierwszych, które przyjęliśmy.
ale taka ogólna informacja dla wszystkich. Rok szkolny 2022-2023 w naszej szkole rozpocznie 646 uczniów w 22 oddziałach. Jest to ogromne wyzwanie dla całej szkoły. I tak w 6 klasach czwartych będzie łącznie 164 uczniów tegorocznych, w roku szkolnym oczywiście mówiąc, maturzystów. Dla was, kochani, to będzie rok niezwykle ważny ze względu na czekający was egzamin maturalny, który w tym roku, tak jak już wspomniałam, będzie w nowej formie. Do tej formy już przygotowywaliście się. To nie jest tak, że my nie wiemy, jaka będzie matura. Już pracowaliśmy, ale w tym roku szczególnie wiele prób nas czeka, aż po tę decydującą próbę w maju. Później niezwykle ekscytująca rekrutacja na wyższe uczelnie. Już dzisiaj zapewniam was, że z naszej strony zrobimy wszystko, co możliwe, aby was fest przygotować, a wy, kochani, musicie też włożyć ogromny wysiłek w tym roku po to, żeby odnieść później zasłużony sukces. Dla was rok szkolny zakończy się 28 kwietnia w tym 2023 roku. Witam uczniów 5 klas trzecich w łącznej liczbie 157 uczniów. Nie ukrywam, że bardzo liczę na waszą, kochani, aktywność na arenie społeczności szkolnej. To wy bowiem lada dzień przejmiecie pałeczkę od starszych kolegów w samorządzie uczniowskim i oczekujemy, że będziecie kreatywni, pełni pasji, pełni pomysłów i niezwykle zaangażowani. Takie zaangażowanie, danie siebie na 200%, nie na 100, tylko na 200, przynosi niesamowitą radość i korzyści. I tego wam życzę, żebyście siebie nie szczędzili. Dawajcie siebie innym. Ksiądz tak pięknie powiedział dzisiaj, że wszyscy potrzebują miłości. Wy potrzebujecie naszej nauczycielskiej miłości, wręcz rodzicielskiej. My również potrzebujemy waszej życzliwości, waszego uśmiechu. To wzajemnie dodaje wszystkim skrzydeł do pracy. Także życzę zaangażowania. Fest na 200%. Witam 5 klas drugich, czyli 136 uczniów. Kochani, rozwijajcie skrzydła. Wy już mieliście czas, żeby poznać szkołę. Już czujecie się tutaj pewnie, czujecie się tu dobrze. Pokażcie, że to jest wasza szkoła, wasze drugie miejsce po domu rodzinnym i że tę szkołę kochacie, że o nią dbacie. Rozwijajcie się tutaj. I kochani, wreszcie 6 klas pierwszych w liczbie, uwaga, 189 uczniów. Przede wszystkim gratuluję wam, kochani, wyboru szkoły. Tego faktu, że znaleźliście się w gronie uczniów pierwszego liceum ogólnokształcącego w Radzeniu Podlaskim. W naszej szkole bardzo staramy się godnie łączyć przepiękną polską tradycję i historię z dawaniem jednocześnie wam skrzydeł i poczucia pewności do życia w świecie współczesnym, w świecie cyfrowym, w świecie nowych technologii. Wierzę, że zarówno korzenie, jak i skrzydła w tej szkole ugruntujecie i zdobędziecie. Zapewniam, że dokonaliście najlepszego z możliwych wyborów, że tutaj w szkole będziemy dbać o wasze wykształcenie, bo my, nauczyciele, jesteśmy świadomi i chcemy, żeby uczniowie tej szkoły stali się przyszłymi elitami intelektualnymi narodu. I wspólna praca, nasza i wasza, ten cel nam zapewni. Poznajmy teraz klasy pierwsze. Klasa pierwsza A. Klasa, w której rozszerzonymi przedmiotami będą biologia, chemia i język angielski. Klasa 33-osobowa. Wychowawczynią klasy będzie pani profesor Iwona Fuga, nauczycielka chemii. Powitajmy bardzo serdecznie.
klasa pierwsza B z przedmiotami matematyka, fizyka, język angielski. Również 33-osobowa klasa. Wychowawczynią klasy będzie pani profesor Barbara Nieścioruk, nauczycielka fizyki. Powitajmy gorąco. Klasa pierwsza C. Matematyka, geografia, język angielski. Również klasa 33-osobowa. A wychowawczynią klasy pani profesor Małgorzata Bogusz, nauczycielka geografii. Klasa pierwsza D z przedmiotami rozszerzonymi językiem polskim, biologią i językiem angielskim. Tu będzie wychowawca klasy 31-osobowej, pan profesor Łukasz Włoszek. Przedstawiam wam wychowawcę. Powitajcie brawami. Klasa pierwsza E, nasza klasa humanistyczna z rozszerzoną historią, wiedzą o społeczeństwie i językiem angielskim. Klasa 33-osobowa. Wychowawcą tej klasy będzie pan profesor Artur Wierzbicki, nauczyciel języka polskiego. Klasa pierwsza F, matematyczno-polonistyczna i z rozszerzonym językiem angielskim. Wychowawczynią klasy jest pani profesor Anna Bober, nauczycielka matematyki. Powitajmy bardzo gorąco. Teraz slajd po slajdzie. Kilka spostrzeżeń, które udało się ze statystyk wybrać o klasach pierwszych. Kochani uczniowie, zdobyliście w egzaminie ósmoklasisty na 100 możliwych do zdobycia punktów aż 73,7. To znaczy, że średnio napisaliście ten egzamin na taką ocenę 4+. To jest bardzo wysoka ocena. Wierzę, że swoje umiejętności, swoją wiedzę będziecie w tej szkole tylko doskonalić, wzbogacać i równie pięknie napiszecie egzamin maturalny. A że jest to możliwe, to powiem za chwileczkę. W procesie rekrutacyjnym oprócz wyników z egzaminu ósmoklasisty liczą się także wyniki na świadectwie ukończenia szkoły, liczy się zaangażowanie w wolontariat, wiele czynników, tak więc można zdobyć 200 punktów. W tym procesie zdobyliście 134, to jest również bardzo dobry wynik. Tak bardzo szybciutko powiem tylko, że wasze średnie, kochani, z polskiego, matematyki i języków są wyższe dużo niż średnie w kraju, w województwie, w powiecie, czym się bardzo cieszymy. Spośród 189 nowo przyjętych uczniów, aż 76 uczniów, kochani, przyniosło do nas świadectwo z wyróżnieniem. Gratulujemy wam tych świadectw. I jeszcze taka ciekawostka, 189 nowych osób, wśród nich 130 równiutko dziewczynek, 59 chłopców, czyli uwaga, szala lekko drgnęła w kierunku chłopców, powiem, bo w ubiegłym roku to był stosunek 70% do 30, a w tym roku już 31,3% stanowią chłopcy, tak więc jest was chłopcy stosunkowo więcej. Jeszcze skąd przyszliście do naszej szkoły? No nie ukrywam, że to co roku podobne są statystyki. Najwięcej osób przybyło do nas ze szkoły podstawowej numer 2 w Radzyniu Podlaskim, aż 65 osób, to są dwie klasy, kochani. Z Radzynia Podlaskiego numer 1, szkoła 31, czyli kolejna bardzo konkretna klasa. I teraz na 6 przyjętych klas, 3 klasy średnio to szkoły uczniów pochodzących z Radzynia klasy, natomiast kolejne 3, a więc 50% uczniów, taka statystyka powtarzalna sprzed lat, dojeżdżać będzie do naszej szkoły z miejscowości, z całego powiatu, ze szkół podstawowych. Tak, dziękuję. Kochani uczniowie, tradycją naszej szkoły jest, że w dniu 1 września zapraszamy tutaj na forum szkoły, tak żebyśmy mogli wszyscy poznać uczniów, którzy uzyskali najwięcej punktów w procesie rekrutacji. Tych punktów, przypomnę, można zdobyć 200, ale my mamy tutaj zawsze uczniów, którzy mają 85% lub więcej, czyli na piątkę się rekrutowali.
A więc zaprosimy w tej chwili uczniów, którzy zdobyli powyżej 170 punktów w procesie rekrutacji. Ja odczytam te nazwiska, was bardzo proszę o wyjście tutaj do nas, a pana starostę i pana wojewodę zaproszę do wręczenia legitymacji. A więc kochani, ja odczytuję, wy wychodzicie. Ester Borysiuk, Malwina Andrzejczuk, Kinga Morawik, Nikola Bober, Maria Wisznicka, Kamila Mazurek, Oskar Pawlik, Aleksandra Pizoń, Emilia Tupikowska, Bartosz Zdunek, Katarzyna Wilczyńska, Wojciech Panasz, Marcel Bober, Michał Pawlina, Maciej Mazurek i Maria Bober. Kochani, wśród tych uczniów są laureaci konkursów kuratoryjnych, osoby, które przepiękne wyniki miały z egzaminu ósmoklasisty. Nagródźmy tych uczniów wielkimi brawami. A panów bardzo proszę. Kamila Mazurek, Oskar Pawlik, Aleksandra Pizoń. Zostańcie jeszcze, zostańcie. Tak. Emilia Tupikowska. Tak, to będzie po kolei. Emilia Tupikowska. Bartosz Zunek. Też będzie po kolei. Katarzyna Wilczyńska. Wojciech Panasz. Co wiesz? Wojciech Panasz. Marcel Bober. Michał Pawlina. Maciej Mazurek. Zapraszamy. I Maria Bober. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Wielkie brawa. Kochanym laureatom. Pozostali uczniowie legitymacje szkolne odbiorą w swoich klasach, a korzystając z tego, że zaprosiłam gości i są z nami, poproszę o zabranie głosu pana Roberta Gmitruczuka, wicewojewodę lubelskiego. Wielce szanowna pani dyrektor, szanowny panie starosto, drodzy nauczyciele, czcigodny księże wikariuszu, droga młodzieży, kochani uczniowie, kiedy się wypełniły dni i przyszło zginąć latem, prosto do nieba czwórkami szli żołnierze z Westerplatte. Dzisiaj, 1 września, rozpoczynamy nie tylko nowy, kolejny rok szkolny, ale przypominamy te tragiczne wydarzenia, które wydarzyły się 83 lata temu. Do tej pory co roku wspominaliśmy to tragiczne wydarzenie, mówiąc o nim jako o wydarzeniu historycznym. W tym roku niestety możemy powiedzieć, że jesteśmy świadkami
kolejnego przykrego zdarzenia, które za naszą lubelską wschodnią granicą trwa już od 190 dni. I znowu to jest wojna. Pamiętajmy o tych, którzy poświęcili życie, zdrowie, bo to właśnie wychowani w polskiej szkole, nauczeni patriotyzmu i przywiązania do tego, co jest najcenniejsze, oddali swoje życie, abyśmy my mogli cieszyć się wolnością. Ale 1 września, pięknie to brzmi. Tutaj ta wspaniała inauguracja pokazuje, że liceum to już jest przedsmak studiów. Dlaczego? Bo sięgając pamięcią kilka lat do tyłu, może ta siwizna trochę temu zaprzecza, ale pamiętam, że właśnie też na studiach pierwsze roczniki i ci, którzy mieli lepsze wyniki albo bardzo dobre, też wychodzili przed szereg, ale w dobrym znaczeniu. Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim tym, którzy wybrali za swoją alma mater szkołę, matkę karmicielkę, matkę żywicielkę, to Radzyńskie Liceum. Bo tak jak pani dyrektor powiedziała, jest to najlepsza szkoła nie tylko na terenie powiatu, ale również wyniki, które widzieliśmy, świadczą, że i również województwa, a także kraju. Także serdecznie gratuluję wszystkim tym, którzy kontynuują tą naukę. Powiem tak jak pani dyrektor, trzeba słuchać mądrych ludzi. A pani dyrektor pięknie to wyartykułowała. Już teraz przed klasą drugą, a szczególnie trzecią, nie mówiąc o czwartej, perspektywa wyboru, kierunku i swojej drogi życiowej na przyszłość. Tak jest. To właśnie w szkole. Mało się o tym mówi, ale powiem tak szczerze, za kilka lat powiecie, że nauka w szkole to jest ciężka praca. Zaiste tak jest. Ale też to jest bardzo przyjemna chwila w życiu, kiedy poznajecie ludzi, na których w przyszłości będziecie mogli polegać. Kiedy będziecie z rozrzewnieniem wspominać swoich nauczycieli. Bo teraz ci, którzy wydają się, że są bardzo wymagający, za kilka lat powiecie, że to oni pokazali nam kierunek i wskazali, gdzie możemy kontynuować i zdobywać swoją wiedzę. Z tego miejsca na ten nowy rok szkolny 2022-2023 wszystkim tutaj zgromadzonym nauczycielom, uczniom życzę, żeby pomimo ciężaru i trudów, które znajdują się przed wami, był to rok radości, wielu nowych przyjaźni, tych przez duże P. I żeby to, co nauczycie się, czy czego nauczycie się w tej szkole, mogło procentować na przyszłość. Macie wielu nowych nauczycieli, w tym polonistów. Jest takie piękne zdanie, zapamiętajcie je. Co prawda brzmi po łacinie, ale tej klasycznej. Non scholae, sed vitae distimus. Pamiętajcie, moi drodzy, uczycie się dla życia, czyli dla siebie, nie dla szkoły. A więc niech ta nauka przyniesie wam satysfakcję, zadowolenie i doprowadzi was tam, gdzie sobie wymarzyliście i obraliście przyszłą drogę życiową. Wszystkiego najlepszego w nowym roku szkolnym.
I na zakończenie pamiętajcie, że jeszcze tylko wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i znów będą wakacje. Wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękujemy panu wojewodzie i kochani, zapamiętajcie te słowa. Było w nich wiele powagi, historii i tradycji, ale życie to nie tylko właśnie ta poważna strona. Trzeba też mieć uśmiech i radość życia. I to też wybrzmiało ze słów pana wojewody. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy, panie starosto. Księże Arkadiuszu, pani dyrektor, panie dyrektorze, panie wojewodo, koleżanki i koledzy, nauczyciele, drodzy rodzice, no i wy, uczniowie pierwszego liceum w Radzyniu Podlaskim, pan dyrektor, pan wojewoda podbudował was psychicznie. Ja obiecuję, że starosta zrobi to jeszcze intensywniej. Jako wieloletni nauczyciel wiem, że przed pracą jednak trzeba dobrego nastawienia, ale zacznę może troszkę poważniej, bo 1 września wiadomo, z czym nam się kojarzy, z czym nam się wiąże rocznica II wojny światowej. Co roku o tym wspominamy tego dnia, ale chyba żadnego roku w taki sposób nie myśleliśmy o tej rocznicy tak jak obecnie, bo nam się wydawało, że pewne wydarzenia, które kiedyś miały miejsce, odeszły do ksiąg historii i nigdy nam nie grożą. Dzisiaj widzimy, że tak jak jest powiedzenie, historia kołem się toczy, dokładnie tak ma miejsce. Chcę powiedzieć, że władze powiatu radzyńskiego, wszystkich samorządów powiatu radzyńskiego w dniu dzisiejszym tą rocznicę uczczą w samo południe na Placu Wolności, gdzie będą przedstawiciele samorządu powiatu, miasta, gmin. Złożymy wieńce pod pomnikiem. Byłoby mi bardzo miło jako staroście radzyńskiemu, jeżeli delegacja na przykład Pocztu Sztandarowego, to już dyrekcja zdecyduje, jaka delegacja, żeby była z nami, żeby młodzież była z nami. Dziękuję na ręce księdza Arkadiusza za kapłanom za dzisiejszą mszę i za słowa, które można powiedzieć trochę z edukacją nam się kojarzą, bo wypłyń na głębie. Co to oznacza? Młodzież, ta szkoła, mogę tak powiedzieć, ta szkoła wypłynęła na głębie już bardzo wiele lat temu. Przed tym starostą, przed poprzednimi starostami. Ta szkoła od wielu, wielu lat na mapie naszego powiatu, naszego terenu jest wzorem pod względem klimatu, pod względem osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych. Jesteśmy dumni z państwa pracy i zrobimy wszystko jako samorząd naszego powiatu, jako organ prowadzący tę szkołę, żeby warunki do pracy w tej szkole były coraz lepsze. Obiecałem, że będę budował baterię, ładował państwu i uczniom baterię. Jako kolega po fachu wszystkich nauczycieli chcę powiedzieć, że w pracy naszej pedagogicznej bardzo ważne jest stawiać sobie cele, stawiać sobie wobec siebie wymagania, bo nikt od nas nie będzie tyle wymagał, co my sami powinniśmy od siebie wymagać. Tutaj nawiązując do tego, co mówił jeden z uczniów w kościele, właśnie chciałbym, żeby w każdej naszej szkole ten kontakt ucznia z nauczycielem, nauczyciela z uczniem, nauczyciela z rodzicem był jak najcieplejszy, jak najbliższy, jak najlepszy. Powiem tak, nas nauczycieli kontrolują różne organy, ale najskuteczniejszym organem, który obserwuje naszą pracę i zna naszą pracę, jest uczeń. I tutaj bardzo ważne jest, żeby ten kontakt był na bieżąco, codzienny. Zachęcam państwa do tego, żebyście chcieli być ze swoimi
wychowankami, nie tylko w ciągu tych 45 minut w klasie, nie tylko na przerwach i długich i krótkich, przynajmniej na części tych przerw, ale również wtedy, kiedy możecie wspólnie wyjechać na wycieczkę. Ja wierzę, panie wojewodo, że pan minister w tym roku będzie kontynuował program Poznaj Polskę, bo chcę powiedzieć, że z takiej szkoły, na przykład jak zespół szkół, około 400 kilkudziesięciu bodajże uczniów skorzystało z tych wycieczek i to w przepiękne miejsca. I życzę wszystkim tutaj, żebyście na takie wycieczki mogli wyjechać, ale też nauczyciele mogą przebywać na rajdach rowerowych. Ja podziwiam niejednokrotnie, chociaż rzadko mam czas kliknąć w internet, żeby sobie pooglądać zdjęcia, jak państwo jeździcie, czy sami, czy z uczniami na rajdy rowerowe. To jest piękny sposób spędzania wolnego czasu. Starosta 1 września rozmawia, mówi o czasie wolnym, ale to tak nie do końca jest czas wolny, bo ja uważam, że podróże kształcą i wyrabiamy sobie u naszych pociech, u naszych uczniów swój wizerunek poprzez to, że chcemy z nimi mieć kontakt również właśnie w takich formach dodatkowych, nawet na dyskotece, prawda, i w szeregu innych miejsc, w szeregu innych sytuacji. Cieszę się z tego klimatu tej szkoły, cieszę się z osiągnięć. Wyniki matur w tej szkole naprawdę, panie wojewodo, są jedne z najlepszych w województwie lubelskim. Tu pani dyrektor pewne wyniki podawała i te wyniki cieszą i gratuluję ich. Życzę wszystkim państwu i uczniom, i nauczycielom, i rodzicom, żeby ten rok, żeby tak jak zaczyna się normalnie, żeby trwał rok szkolny normalnie, żebyśmy mogli za rok, pamiętacie państwo, rok temu z tego miejsca mówiłem, że życzę, żebyśmy za rok w sposób tradycyjny mogli pracować. No to życzenie się na dzień dzisiejszy spełniło. Życzę, żeby te wszystkie złe rzeczy odeszły w siną dal. Gwarantuję, obiecuję w imieniu organu prowadzącego, Zarządu Powiatu Radzyńskiego z obecnym tutaj panem Jerzym Bednarczykiem, że zrobimy wszystko, żeby warunki pracy dla wszystkich nauczycieli, ale też innych osób, które są zatrudnione w szkole, były zapewnione jak najlepsze. Jesteśmy, chcę powiedzieć, w stałym kontakcie z dyrekcją tej szkoły i za to również dziękuję i wierzę w to, że ten rok będzie jednym z najpiękniejszych w historii tej szkoły. Wszystkiego najlepszego, Bożego błogosławieństwa na nowy rok szkolny. Dziękuję bardzo. Kochani, bardzo dziękujemy panu staroście, panu Szczepanowi Niebrzegowskiemu za piękne słowa do nas skierowane, a pan starosta dokonał już bardzo ważnej rzeczy w te wakacje dla naszej szkoły. Nasza szkoła będzie rozbudowywana. Zarząd Powiatu Radzyńskiego na czele z panem starostą podjął decyzję o przystąpieniu do projektowania rozbudowy szkoły. To się dokona w tym roku, kochani. To jest najlepszy dowód, jak jesteśmy ważną szkołą w oczach i w sercu naszych organów prowadzących. Bardzo państwu za to dziękujemy i za tę obecność z nami. A ze słów skierowanych do nas bije właśnie cały czas ta mądrość tej historii. Historia jest nauczycielką życia, kochani. Ale my musimy pamiętać to, co powtarzają nam nasi nestorzy, że pokój, bezpieczeństwo nie jest dane nam raz na zawsze. My z tego dnia dzisiejszego już tę naukę musimy też wyciągać. A macie też w szkole kolegów z Ukrainy, którzy w naszym kraju teraz szukają bezpieczeństwa, bo ich kraj znalazł się w stanie wojny. Więc obyśmy my wszyscy, znając naszą historię, wyciągali wnioski i umieli zawsze tak postępować, żebyśmy sobie nawzajem wszyscy zapewniali bezpieczeństwo i spokojny rozwój.
Bardzo panom dziękuję za to, że państwo są z nami i jeżeli tylko jeszcze czas pozwoli, oczywiście zostańcie, a jeżeli nie, to rozumiemy, tak, rozumiemy, a młodzieży powiemy, kochani, wiecie, że w powiecie jest jeszcze wiele szkół, które też czekają na pana starostę, pana wojewodę, członków zarządu. Dziękujemy bardzo. Nagródźmy obecność panów brawami. I do zobaczenia. Dobrze, zobaczmy, co mamy dalej. Kochani, jeszcze kilka słów do pierwszaków, żeby wam bliżej troszeczkę przedstawić szkołę, chociaż wiem, że spotykaliście się z panem wicedyrektorem Mirosławem Juszczyńskim. Pan wicedyrektor odwiedzał was, o szkole opowiadał, ale chciałabym, żebyście tę szkołę pokochali wraz z pierwszym dniem, chociaż wiem, że już cieszycie się, że tutaj jesteście. Jesteście naprawdę w bardzo dobrej szkole, która rok w rok ma bardzo dobre wyniki maturalne. W tym roku nasi maturzyści też sięgnęli gwiazd. Będzie wielu lekarzy, wielu inżynierów, adwokatów, prawników wszelkiego rodzaju, którzy powybierali studia na najlepszych uczelniach w kraju dzięki wynikowi egzaminu maturalnego. Co roku nasze liceum jest nagradzane albo srebrną, albo brązową tarczą w rankingu perspektyw. Od wielu, wielu lat nie spadliśmy z podium w kraju. Jesteśmy szkołą utytułowaną różnymi certyfikatami, dyplomami, szkołą odkrywców talentów, szkołą dobrych praktyk, wiarygodną szkołą, lubelską szkołą z życiem, szkołą solidarną. Wiele, wiele tytułów, z których jesteśmy dumni. Właśnie, mówiłam, że pani profesor Izabela Świć nie będzie już z nami pracowała, a prowadziła razem z młodzieżą super gazetkę szkolną zatytułowaną Bezmyślnik. Ta gazetka święciła triumfy na terenie kraju, pierwsze miejsca w kraju wielokrotnie. Pani profesor, pani Teresa Wakulik podjęła się prowadzenia gazetki szkolnej, więc już w imieniu własnym i pani profesor zapraszam wszystkich chętnych do zaangażowania się w szkolnej redakcji i pisania artykułów. I życzę sukcesów. Będziecie mieli pole do działania w licznych organizacjach charytatywnych, które oddają serce potrzebującym. W szkole mamy chociażby szkolny klub Caritas, szkolny klub wolontariusza, szkolne koło PCK. Będzie gdzie się angażować i pomagać. To, że jest dziennik elektroniczny, to pewnie was już nie dziwi. Jeszcze dzisiaj odwiedzi was, kochani pierwszoklasiści, pan dyrektor Mirosław Juszczyński i da wszystkim loginy i hasła do dziennika. Tam będziecie mogli już sobie sprawdzić wasze plany lekcji, chociażby na jutro. W naszej szatni każdy uczeń ma swoją szafkę, ale kochani, jest w nas w tym roku o 50 osób więcej. Szafki są zamówione. Zdecydowaliśmy, że uczniowie klas pierwszych w ciągu 2 tygodni dostaniecie kluczyki do szafek. Czekamy na nowe szafeczki, także troszeczkę nie z naszej winy, ale musimy poczekać. Natomiast uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych mają już kluczyki z ubiegłych lat, więc dostęp do szafek jest. Wierzę bardzo, że w tym roku będzie nam dane wznowić współpracę międzynarodową. Jeżeli tylko warunki zewnętrzne nas nie będą ograniczać, to na pewno nawiążemy znowu wizyty w Niemczech, może w Gruzji, może w Hiszpanii, spróbujemy wyjechać do Londynu. Chcemy tego bardzo. Szanowni państwo, drodzy uczniowie, nie chcę w tym momencie przedłużać, będą za chwileczkę spotkania z wychowawcami. Wychowawcy wam mnóstwo wiedzy przekażą na temat organizacji pracy szkoły. Wysłuchajcie uważnie. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, pytajcie, pytajcie śmiało. Angażujcie się we wszystko, co tylko zaoferują wam nauczyciele. Bądźcie aktywni, kochani uczniowie. Od tego zależy wasz indywidualny rozwój. Cóż mi pozostaje, szanowni państwo, u progu tego nowego roku szkolnego? Przede wszystkim życzyć wszystkim nam, państwu, nauczycielom, wychowawcom, księżom, katechetom, wam, drodzy uczniowie, bezpiecznego, spokojnego, dobrego roku szkolnego. Te życzenia kieruję również w kierunku rodziców, bo rodzice są ogromnym wsparciem dla swoich dzieci.
Życzę wszystkim nam, żeby był to rok dobrej, rzetelnej, sumiennej pracy w atmosferze wzajemnego zrozumienia, życzliwości. I niech ta praca przynosi zasłużone owoce. Wspaniałego, dobrego, nowego roku szkolnego. Mnóstwo energii, wiary we własne siły, uśmiechu na co dzień. Niech nam się tutaj po prostu dobrze żyje i pracuje. Tego nam wszystkim życzę. Za chwileczkę poproszę przewodniczącego samorządu uczniowskiego o przeprowadzenie ceremoniału odprowadzenia sztandaru. Po odprowadzeniu sztandaru zakończymy oficjalną część tutaj na sali gimnastycznej, natomiast pierwszoklasistów poproszę o pozostanie i wyjaśnię jeszcze kilka takich spraw organizacyjnych. Proszę, Igor, zapraszam cię. Proszę wszystkich o powstanie. Poczet sztandarowy, sztandar szkoły odprowadzić. Dziękuję.